Według anegdoty o dzieciństwie słynnego matematyka Karola Gaussa, nauczyciel zadał niegrzecznej klasie zadanie zsumowania kolejnych liczb od 1 do 100. Liczył w ten sposób na chwilę spokoju w klasie, jednakże przeliczył się, ponieważ już po chwili mały Karol Gauss zgłosił się z gotowym rozwiązaniem zadania. Okazało się, że znalazł on genialny sposób na ominięcie żmudnego sumowania kolejnych liczb. Otóż zauważył on, że 1 plus 100 równa się 101. Podobnie jak 2 plus 99 także równa się 101. Tak samo 3 plus 98, 4 plus 97 i tak dalej. Połączył on wszystkie te liczby w 50 par, z których każda dawała sumę 101. Pozostało mu już tylko wymnożyć 50 razy 101, by uzyskać prawidłowy wynik zadania, czyli 5050. Spójrzmy na to w jeszcze inny sposób. Wypiszmy sumę tych wszystkich liczb od 1 do 100. Poniżej wypiszmy sumę tych samych liczb, jednak w odwrotnej kolejności. W ten sposób uzyskaliśmy 100 par liczb. Każda z nich ma tę samą sumę, równą 101. Zatem jeżeli sumę tych liczb wypisaliśmy dwukrotnie, to podwojona suma będzie równa 100 razy 101. Zatem suma będzie równa 1/2 razy 100 razy 101. Ale kiedy spojrzymy na to zagadnienie nieco ogólniej, zauważymy, że jest to po prostu suma 100 wyrazów ciągu arytmetycznego. S100 równa się A1 plus A2 i tak dalej, aż do plus A100. Przy czym A1 równa się 1, A2 równa się 2, A100 równa się 100. Znamy wzór na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego. Sn równa się A1 plus An przez 2 razy n. W naszym przypadku n równa się 100, więc S100 będzie się równało A1 plus A100 przez 2 razy 100. W naszym przypadku A1 równa się 1, A100 równa się 100, zatem S100 będzie się równało 1 plus 100 przez 2 razy 100. Zatem w ten sposób otrzymujemy dokładnie ten sam wynik, jaki otrzymał młody Karol Gauss, czyli 10100 podzielone przez 2 równa się 5050. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.